Witam się, jestem Heavy, witam was w kolejnym odcinku z naszej serii z kurde z chciałem powiedzieć z Outlasta drugiego. Morgan, you! Halo! Tutaj, strażnik Kul! Nie możemy otworzyć głównego wejścia, bo wpadną! Się wystraszają, spreja! Wejdź na pomoc, tak. Wprowadzimy cię! Elektryczny fantom. No to ładnie, to ja jestem w dupie teraz. Okej. Sekcja paliwowa. Powiedziałam, że tego nie zablokuję z tego, prawda? To nic nie zaszło, nic nie widzieliście. O Boże, Boże, Bożenko. Chcę minąć jakoś tych fantomów. Zwyczajnie nie mam z nimi szans. Okej. Czekajcie, ja się uleczę może najpierw. Weź tak. Weź tak. Wapik na tyfonę. Okej. Tak, żebyście mnie nie zauważyli. Kurde, jak ja mam ich pokonać? O Boże, Boże, Bożenko, nie wierzę w to, jak to zrobić. Gdzie ja jestem? Tu jestem, dobra. Tak patrzę, jak się tam przedostać. Nie widzę żadnego. Tamtędy może. Skan ukończony. Nie mam żadnych. Dostępne nowe przystosowania psioniczne. A, nie mam tego, bo. Stąd, idź sobie stąd. Gdzie zwykły fantom?
Uwaga. Analiza oznak życia. Stan krytyczny. Kurde. O! Nie mam pojęcia, jak mam to przejść. Nie mam bladego pojęcia. Kurde. Zapróbujmy jeszcze raz. O właśnie, a tutaj co jest? Aha, to jest tylko trup. Okej. Jakoś się tam wyżej dostać. O. Okej. Alarm systemowy. Niezbędna naprawa. Proszę skontaktować się z wykwalifikowanym inżynierem. Uszkodzony. Okej. Alarm systemowy. Niezbędna naprawa. Proszę skontaktować się z wykwalifikowanym inżynierem. Okej. Gdzieś się dostaliśmy, nie wiem gdzie do końca. Alarm systemowy, niezbędna naprawa. Proszę skontaktować. Układy jakieś. Okej, a to jest szybki skan. Jak to mogę zdjąć? Odinstaluj, zainstaluj. Dobra. Okej. O! I to jest bardzo... Bardzo fajne. Fuck. Ile tych elektrycznych będzie do ciula pana? Okej. Tam jest ta. O fuck. Idź sobie stąd. Idź sobie stąd. Thank you.
ten fantom trzyma. Jak tam się dostać do cholery? Podejrzewam, że jakoś myślę... Po co ty to chcesz hakować? No i nie zdążę. Gdzie jest tamten elektryczny śmieć? A dobra, zabił go. Przynajmniej jeden martwy. Ale gdzie jest reszta? Czyby dwóch było... Czyby wszyscy byli martwi? Tak, elektryczny... Kurde... Elektryczny jest martwy. No to nawet jak tamten został, to już z tym jednym sobie dam radę. Ale gdzie ja znalazłem tę apteczkę? Uszkodzony wentylator. Okej. Tu jest. Nie, to nie jest apteczka. Zwierzyczka. Aha, tu... Może to nie była najlepsza walka. Ale jakaś była, tak? To jest... Aha, to nie, to jest... Tego nie mogę, no i w sumie nawet nie chciałbym tego użyć. Znaczy zużyć, w tym sensie. To jest częściej zamienne. No, przesunąć się nie mogę. Dobra. Okej. Spoko. Start. A naboje do strzelby też tyle. Zrób apteczkę chociaż. Zrób jeszcze jedną apteczkę. Apteczek nigdy za mało. Dobra, teraz pokaż mi to. Od tego bym użył na tym. Okej.
O! Tymi pistoletami PPN raczej niewiele wskuramy, ale nie mamy wyboru. Aha, tam się od góry da dostać. Tutaj co? Tam widziałem amunicję. Słyszałam, że doktor Igłę dryfował w kontenerze na zewnątrz statku. Gdyby tam został, mógłby pociągnąć dłużej od nas. Doktor Igłę ma ogromne szczęście. Dobrze, że spotkaliście się w odpowiednim momencie. Okej, wieżyczka, zużyty drut, czyli nie ma tu nic takiego wielkiego. Ale tam się nie dostanę, bo nie mam siły. Aha. Dobra. Spoko. Apteczka, spoko. Cześć, Fantom! Jak się masz? Co za towar animacyjny, dobra. To jest wyjście tam. Tam nie wejdziemy, okej, okay, dobra, to idziemy na górę. Tak jak nam każą. Boże, gdy widzę, jak się ruszają. Aż mi się przewraca w środku. Co on robi? O Boże. Notatka. Dobra, resztę pozbieram. Strażnicy zebrali te zapasy. Nie są dla ciebie. Inni mogą być głodni. Patrz jak się... Morgan? Myślałam, że... Nie wiem, co myślałam. Dobrze cię widzieć. Transtar organizuje misję ratunkową? Co organizuje? Byłam w składzie paliwa, gdy wybuchł pożar i wszyscy zaczęli uciekać. Ale nie uciekali przed ogniem, a przed tymi kształtami. Opanowałam pożar i próbowałam dostać się do źródła zasilania, gdy Al, strażnik Rose, przyszedł i mnie wyciągnął. Cieszę się, że to zrobił. Nie wiedziałam, co się dzieje, ale czym są te istoty. Liczę, że pamiętasz. Wszyscy, z którymi pracowałam, nie żyją. Prawda? Zastanawia mnie, czy to te stworzenia... Boże święty, ta babka gada! Są inteligentne? To część ich planu? Podobno wszystkie kapsuły ratunkowe nawaliły. Właściwy moment. Wszystkie. Jak to możliwe? O, dwa razy neuromod. Dobra. Mam ich 7. Ochrona... Bardzo kusi, nie powiem. Hakowanie 3 może nie. To też kusi bardzo. No bo to mnie za bardzo tam psychoszok takie mnie nie interesują. Inżynieria. Nie wiem, jeszcze może poczekam, aż z tego mi się trochę więcej uzbiera. Jest tu coś jeszcze? Okej, chyba nie. Chyba nic tu nie ma. W ogóle ta zaczęła gadać i... Zabrałem wam jedzenie, co wy na to? Pewnie nic nie wiem, czy Iggy, doktor Igłę, ma szczęście czy pecha, że tu jest.
Możliwe, że w kontenerze byłby bezpieczniejszy. Klinika. Odpady niebezpieczne. Nie chcę ich. Naprawdę... Coś jest. Ach, jakaś książka. Co to jest? Co, że to plastikowa rurka? Części zamienne. Spalony dysk twardy. O, o, coś tu jest. Narzędzie, co? Mapa obszaru. Dobra. Doktor Igwe. A, klinika. Aha, dobra, to w sumie i tak. Mogłam się spodziewać, że przeżyję. Pewnie łódź szczęścia. 4. Aż 4. Jeśli znajdziesz sposób, by się stąd wydostać, weź ze sobą doktora Igwe. Może przyda się gdzie indziej. Więc po całej tej wędrówce chcesz znów wrócić na Talosa? Jedyne wejście wjedzie przez ładownię B. Pełno tamtych istot, o których twój brat mówił, że na pewno się nie wyswobodzą. To trochę jak z tobą. Tylko ja znam kod. Zdradzę ci go, jeśli zapewnisz nam siłę ognia, taką, jaką powinniśmy mieć, gdy dostawaliśmy tu przydział. Najpierw zdobądź projekt fabrykacyjny wieżyczki Likwidator, a potem... Moi ludzie mówią, że fabrykator znów ma zasilanie. To twoja zasługa, prawda? Zbyt pochopnie i zbyt nisko cię oceniłam. To oznacza, że potrzebujemy tylko projektu fabrykacyjnego wieżyczek. Jeden znajduje się w biurze ochrony, ale wyrwa w kadłubie nie pozwala mi się tam dostać. Jeśli jednak masz kombinezon i nie boisz się kolejnego spaceru, przyda nam się taka siła ognia. Słuchaj, Morgan, nie wiem, co planujesz, ale pamiętaj. Najważniejsze jest to, jak traktujesz ludzi, którzy nadal żyją. Jak poszło z windami? Te gnoje znajdą w końcu jakieś przejście, jeśli nie zaczniemy grać agresywniej. Nowy cel. Wiele celów, ładownia. Na pewno da się wyłączyć część wieżyczek. Aha, dobra. Otwórz ładownię B. Pokaż mi te cele. Tu jest wieżyczka. Te pistolety Transtar PPN-8 to raczej straszaki. Wiele nie zrobią agresorom. Okej. Spokojnie. To jeszcze nie koniec. Dobra, ja jeszcze bym... Bo mam tu pełno śmieci, które muszę się pozbyć. No, wiesz, tutaj to poustawię i te banany, to wszystko. Okej. Przetwórz. Mam sporo tych neuromodów. Więc tak, na pewno to... To jest akurat takie coś, co potrzebuję. Co dalej? Myślę, że to. Dzięki temu mogę ulepszyć je na wyższy poziom. Może nie to, ale daj to tu. I to będzie fajnie. Dobra. Naboje. Apteczka, strzyka, kota jest ciężka. Zresztą. Okej, najwięcej mi nie stać. Ale tu była gdzieś jeszcze
wieżyczka. Stawmy ją. Jeszcze jedną wieżyczkę mogę cię naprawić. Chyba czekaj. Chyba że znajdę lepszą. Co wątpię, ale. Dobra, to nie widzę. Te paliwa się palą, więc to nawet nie ma. Nie ma co pytać. Nie, tu nie ma sensu. Dobra, to wezmę tę uszkodzoną, co to jest. Aha. A te mogę obniżyć? Zobaczę, czy coś na tych jest. Nie, nic nie ma. Myślałem, że jest, ale nie ma. Okej. No to jazda. Ja jestem gotowy. Strażniczka Maddox gotowa. No chodź tu. Mam nadzieję, że ten operator medyczny działa. Czas, by nasi nowi znajomi nie pomogli. Tu masz kod do ładowni B. Widzimy się w piekle, tato. Otwieramy te drzwi, czy jak? 5, 1, 2, 4. To coś było niedawno, słuchaj się! Fantom! Nic nie jest tego warte. Nie zdawałam sobie sprawy, okay, jak tęsknię za walką. I jak bardzo nie tęsknię. Co mnie... I co dalej? Ale mnie nosi! Nie wiem. Wiedziałam, że coś tu pójdzie nie tak. Ale czegoś takiego sobie nie wyobrażałam. Tego nie chcę. No dobra, to tego nie wezmę, trudno. Ale mnie nosi. Dobra. Ten trochę pojadł. To użyj może na tym. Celność. Zwiększ. Użyj łatki. Idę wykorzystać to. Znaczy po ten. To co niepotrzebne po prostu popozbywać się. Okej. Okay. Żeby nie zawadzało mi tutaj. Nie zrobię naboi niestety. Dobra, trudno. Myślałem, żeby zrobić neuromoda, ale mówię, że jednego się nie opłaca robić. Więc mniejsza o to. Tu gdzieś było to. Okej. To idziemy dalej. Ja celów.
Myślałem, że już mi się nie uda. Przez to wszystko. Strzykawka Bourbona nie chce. Neuromod. Okej. Tej się wam nie da otworzyć. Może o, z tej strony, dobra. Właśnie czego jestem przygotowany na walkę. Mimo, że wolałbym nie walczyć. Ale to wiadomo jak jest. Co to za... Co to za kontener? No dobra, to są... Te duże. Nie, ja otwieram, bo jak widzieliście, jest trochę tych zapasów. Fak, dobra, wiesz co? Nie mam pojęcia, co tu wywalić. No to użyj na pistoleciku. Zwiększ mu celność. Okej. I teraz muszę wziąć to. To wszystko. Jeszcze pieseł szczeka jakiś, kurde. O fuck. Sprawdźmy, czy mi się uda to. Jak tak będę się obił jak kretyn. Aha. A. Spróbujmy jeszcze raz. To już wygląda sensowniej. Okej. Okay. Aha. Sporo jedzenia widzę. Aha, tak już nie mam gdzie wsadzić. Okej. Okay. Samej jedzenie, ładunek recyklingowy. Okej. Wiele celów. Powiedzmy, co ja tu mam zrobić w ogóle? Zdjąć klucz Alexa. Podtrzymywanie życia. Okej. Okay. Aha, tu jest pełno tych. Tam takie. No w sumie to nie muszę. Nie no, muszę iść tam. To jest to podtrzymywanie życia. Muszę cię zabić, przyjacielu.
Okej. Dobra, bo teraz jest ten taki dymek ich. Nawet na to... Dobra, ja tu muszę coś pozjadać. Weź to użyj. Okej, dobra. Aha, bo ja jestem... Tutaj, dobra. Dobra, to wszystko już jest jasne. Mam coś tu do wywalenia. To mnie też wkurza to jedzenie. Tak jak wcześniej narzekałem, że go nie mam, tak teraz... Ile mam tego do amunicji? A, 100. 100 tego. Napoje dalej mi nie stać. Neuromod. Ja mam neuromodów. 3. No to w sumie weź. Co mi tam szkodzi? Jeśli tak go nie wykorzystam na razie. Chociaż mógłbym tą kondycję zwiększyć. Tę kondycję, dobra. Zwiększ kondycję. Ona zawsze się przydaje. Podtrzymywanie życia. No cóż. Podkład oddziału podtrzymywania życia zapewnia teraz najważniejsze funkcje dostarczania zasilania i powietrza oraz oczyszcza wodę. Awaria, która z tych systemów oznaczałaby katastrofę. No w sumie coś w tym jest. Jak to jest podtrzymywanie życia. Dobra. Miko, nie wiem czy masz swojego transcriba. Morgan idzie w twoją stronę. Ostrzegam ciebie i innych, byście jej nie zastrzelili. Przypadkiem albo umyślnie. Morgan? Myślałam, że poleciała na ziemię. Ha, dobra, wiecie co? Morgan? Tu Michaiła. Nie sprawdzałam twojego transcriba. Nie wiem, jak udało ci się tu dotrzeć. Myślałam, że cię nie ma, bo nieważne. Śluzy i windy są zablokowane. Tak jak moje płuca. Parapleksja. Widzę już nawet mroczki, a łudziłam się, że nie masz racji. Nawet gdybym zdołała zdobyć zastrzyki ze swojego gabinetu, ale... Nie wiem, co ty tam do mnie gadasz, bo cię totalnie olewam. Jestem skupiony za bardzo na tym, żeby przeżyć. Nas chyba stąd wydostać. Trzeba zresetować główny reaktor i wyłączyć blokadę. Wiem, że brzmi to wariatko, ale... Mogę ci pomóc. Zrobiłabym to samo, ale... Chodź tu do mnie, dobra? Dobra, więc to było też na tyle. Ja się będę z wami żegnać. Jeśli film się sporo, zostawiacie łapkę w górę. Jeśli chcecie co zabrać, coś dopowiedzieć, proście, piszcie komentarze. Jeżeli kanał jest sporo i chcecie, będę na bieżąco. Subskrybujcie, więc cześć i do usłyszenia.